I tam w kolejnym dniu siatka związana, trzeba zrobić trzpienie i startery dla trzpieni i startery dla schodów. No i to jest zadanie na dzisiaj. Więc są 24 pręciki. No i teraz tak, najpierw pogniemy pręty na trzpienie, a więc trzeba je pogiąć na odpowiednie kawałki. I teraz tak, za sekundę jeszcze. Jakby ktoś się zastanawiał, oczywiście jak tniemy, to okulary. Bez okularów nie ma zabawy z flexem. Zawsze okulary. Więc w tej chwili trzeba wygiąć elki pod zbrojenie. Więc jak widać, trochę za mocno zgina, trzeba przesunąć. Ale proszę, pierwsza elka. I drugie. Idealnie. Drugi. Muszę jakoś... Trzecie. Czwarte. Więc podstawową rzeczą, jaka powinna być, to jest dobry stół. Mój, jak widać, jest średni, ale już powyginam na tym, co mam. Nie będę go zmieniał. Jakby się ktoś pytał, jak wyginam, w sensie na jakie wymiary, więc jak widać, kawałek, który będzie w płycie, to jest 57 i w górę 97, więc płyta ma 23 cm, więc będzie gdzieś tu,
Więc w górę będzie wystawać 72 cm, czyli 70-krotność pręta. Świat i ludzie na połączenie. No i trzeba teraz to wszystko powiązać. Więc tak, tu na przykład na samym narożniku jest trzpień. No i ten trzpień jest 3 cm od każdej... Znaczy jest na samym rogu. Więc... Pierwsza zasada, no to 3 cm od tej strony. Trzeba by go najpierw przyłapać. Gorąco. Bardzo gorąco. No i teraz tak. Od tej krawędzi. No, przesuwaj się teraz do dobroci. Wtedy 3 cm. O, tak. I od tej strony 3, więc trzeba przesunąć w tą stronę. Trzy centymetry, można zawiązać. To jest starter do słupka, który tutaj będzie dokładnie w tym miejscu wymurowany. Oczywiście trochę się pochylą, będzie trzeba je związać ze sobą. Czas zalewania, co ładnie się ułożyły. No i teraz tak. Teraz bierzemy kolejny kręcik. I teraz ktoś się zapyta, a jak z tym pręcikiem? Z tym pręcikiem analogicznie. Czyli tak, pomiędzy prętami ma być 16 cm. Czyli całość będzie miała 24. Jak tutaj zrobimy 3, czyli tak jak ma być. Jeden, czyli tu. 24 to jest raz, dwa, trzy, czyli byłoby tu i między tymi 16 cm. I teraz samo znowu od tej strony 3 cm, czyli tu.
kolejne wiązanie. Oj. 16, tu 3, tu 3 i mamy 24. I na tyle będzie pręt, całość. Właśnie tak będą osadzone. No, chodźże. Yeah. Ała! No, jeszcze idę, chyba coś innego zrobię, spróbuję. Postanowiłem te pręty, tutaj same słupy, związać tradycyjnie drutem węzełkowym, ze względu na to, że kluczem się nie da tak mocno ścisnąć. A tak będą się ładnie trzymać. No. I mamy słupek, trzpień pierwszy trzpień w domku. Jeszcze tu się je ściśnie. Jest przydatne o tyle, że nie będą latać, a tu się zasłoni, co by nikt się nie nadział. No i od tego trzeba wyznaczyć kolejny trzpień. Mam ściągawkę.
więc 1,44 m od początku w tamtą stronę, bądź 96 od krawędzi, czyli 1,44 m. 1,44 m i 3 cm mniej, czyli 1,41 m. A, muszę iść po pręty. I tam w kolejnym dniu. Dzisiaj znowu cięcie. Dzisiaj tniemy 12 prętów po 1,5 metra jako startery dla schodów. Więc to w tej chwili będę robił, czyli cięcie. Kolejny etap to powyginanie wszystkiego, jest giętarka i to dokładnie takie elementy, jak widać. To się oprze o dolną siatkę, po drodze załapię jeszcze górną siatkę i 35 cm będzie wystawać nad górę. No i mamy jedno i drugie zbrojenie gotowe. Plus takiego rozwiązania to taki, że w czasie zalewania, chodzenia, budowy czy cokolwiek nie ma stresu, że człowiek na to się nabije i zrobi sobie krzywdę. Więc w ten sposób trzeba wygiąć wszystkie pręty. Ja niestety mam słaby stół do gięcia. Miałem sobie zrobić taki porządny, a w końcu zbiłem z paru palet. Więc mam trochę wysiłku, co by utrzymać wszystko. Ale jakoś sobie daję radę. Albo i nie daję tym razem. Widzę, że jakoś strasznie ciężko mi dzisiaj idzie z tymi prętami. Wcześniej jakoś łatwiej się gieły. Przynajmniej takie miałem wrażenie. O, jest kolejny. Teraz znowu dyszka. O 10, co jest tam. To teraz trzeba wyznaczyć jeszcze dolne gięcie. Więc jeszcze dolne gięcie. Dobrze zaznaczyłem? Już nie pamiętam. Tak, czyli początek gięcia tutaj. Czyli tak. Wywędruje dzisiaj gdzieś z tym stołem. No i kolejne. Widać gotowe. To jak gnę dalej. Kolejny etap to wyznaczenie i zawiązanie zbrojenia pod schody. Jako że schody w projekcie są akurat obok słupa, to wyznaczenie tego miejsca nie było aż tak trudne. I teraz trzeba to powiązać, tylko bym sobie wziął jakąś podpórkę pod nogi, bo po prostu na prętach kucać to średni pomysł, a na desce już łatwiej. Więc mam tu, widać wyznaczone, między słupem, tu jest słup. Odtąd będzie słup, więc 24 cm słupa. Gdzie to uciekasz? Więc odtąd jest słup. No mniej więcej, no odtąd jest słup. 24 cm, więc tak jak jest tutaj zaznaczone, dotąd jest słup. I odtąd 26 cm
ma stopień. Jeszcze się upewnimy, że 26. Przepraszam, 25 cm ma słup, znaczy schodek. A więc jeśli ma 25 od tego miejsca, więc sięga dotąd. Ale to żadna różnica, bo to na tym nam nie zależy. Natomiast od tego punktu 8 cm jest mniej więcej tu. Czyli mniej więcej na tej wysokości ma być pierwszy wąs wystający. 8 cm od tamtej strony. I tak samo będzie od tej strony. Jeżeli dotąd jest, to 8 cm będzie gdzieś tu. Mniej więcej, bo to nie ma co się zabijać o to. Natomiast sam stopień ma metr szerokości. Jeżeli tamten słupek kończy się tutaj, dokładnie tu się kończą 24 cm tego słupa, się kończy tu, tu jest centymetr odległości, mamy metr. Więc metr plus naddatki, więc wychodzi, że w tym obrębie będą schody. No i teraz mamy pierwszy schodek. Jak widać, mieści się tam, gdzie się ma mieścić. Można spróbować go wsadzić pod spód. Albo i nie. Żeby nie zniszczyć. O! Nawet i tak wlazł. No i jak widać, idealnie. No i teraz trzeba przywiązać. No więc wiązałka. Pierwszy i drugi. Oczywiście będę wiązał to na więcej razy, nie tylko na dwa, ale w tej chwili jakby dwa nam zależy, żeby to złapać. W ten oto sposób pierwszy starter do schodów. Czy to proste, czy to trudne? Raczej nie nic trudnego, tylko że po prostu trzeba to wszystko policzyć. Powiem szczerze, że u nas w projekcie to jest tak zrobione, że no jak ktoś nie ma chociaż odrobinę pojęcia, to raczej będzie miał problem, żeby to zrobić. Tym bardziej, że w projekcie jest klasyczny fundament pod schody, a u nas jest płyta fundamentowa. Ale na szczęście mam do kogo się odezwać, żeby odpowiedział. No i teraz drugi raz to samo. Czyli najpierw spróbujemy wsadzić tak. Dobra, jedno wlazło. A czy drugie wlezie? Nie wlezie, to nie wlezie. Ale myślę, że mamy radę. O. Kwestia perswazji. Jak widać, drugi sznureczek już niepotrzebny. Drugi jest tak samo. No i znowu wiążemy. Tutaj to można się pokusić o, w ten sposób. Też tak mogłem zrobić. I tu też można się pokusić, sobie związać jeszcze nawet z tym. Tak. Jeszcze. Dobra. I mamy dwa. A raczej cztery, bo to jest jedna siatka i druga siatka. No i teraz trzeba opchnąć pozostałe. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc mamy jeszcze pięć. Cztery, pięć. Dwa, cztery, pięć. Pięć wejdzie.
5 wejdzie przy samych prętach. A oprócz tego zostaną 2, 4, 5. Czyli 5. Czyli trzeba robić po prostu po środku. Raz. Męczące kucanie na tej belce, no ale co zrobić? No i można sobie zaznaczyć, między prętami jest 15, 15, 7,5. No i tutaj faktycznie będzie tylko w jednym miejscu wiązane. No tam będzie w dwóch, ale tu będzie w jednym. Ale to na razie, bo to w momencie, kiedy przyjdzie górna siatka, to się to zwiąże, więc to nie ma co się o to martwić. Ja nie lubię, jak mi jakiś latający badziew wpadnie do ucha. No i kawałek po kawałku, potem pokażę, jak skończę. Jak widać, zbrojenie schodów skończone. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. To, że pochylone, to się nie ma co przyjmować, bo jak przyjdzie górna siatka, to wtedy to się wszystko wypoziomuje. Ale tak wygląda jakby efekt docelowy. I to są startery do schodów, które będą później żelbetowe w domu. No i tyle. W tej chwili plan, jaki mam na dalszy dzisiejszy dzień. To jest poupychanie klocków tych betonowych, gdzie nie gdzie, albo powiązanie zbrojenia tak jak tutaj. Czyli jeżeli było gdzieś, tak jak na przykład tutaj kolega robił i włożył klocek i wszystko fajnie, tylko że po bokach jest nieprzywiązane i efekt jest taki, że siatka się opuszcza strasznie przy tym. No, żeby tak nie było, o, tak jak tu, o, tutaj pół biedy. A tu wolny klocek nawet. No i co dalej? Kolejny etap to zetki. To są zetki, jak widać. Cienki drucik, 14 cm. Ponieważ tak, płyta ma 23 cm plus 3 cm na dole, 2 cm na górze. Czyli od 23 odejmujemy 5, bo to ma być zalane. Zostaje nam 18. I mamy 4 pręty. 2 na dolnej siatce, 2 na górnej siatce. To jest 4. 18 minus 4, 14, czyli odstęp między dolną a górną siatką to 14 cm. I dokładnie tyle mają te zetki. No i teraz te zetki trzeba porozkładać. One są tutaj rozłożone co 7 kratek, czyli 15, 30, 45, 60, 75. Tak dobrze liczę? 30, 60, 90. Niecały metr. Mniej więcej co metr są porozkładane. I tak jak tam widać jest metr i nałożone jest 30 cm mniej więcej się nakłada. No i w tej chwili trzeba rozłożyć wszystkie te siatki. Znaczy później, potem jak już podokładam klocków, trzeba rozkładać wszystkie te siatki. No i kolejny etap to układanie zbrojenia.
Tak jak widać, tutaj już rozpocząłem, bo myślałem, że najpierw rozłożę sobie siatkę poprzeczną górną i potem siatkę górną, znaczy podłużną, ale niestety to nie jest rozwiązanie. Tym razem się przygotowałem, miałem baterię ze sobą, bo oczywiście padła. Więc to nie jest rozwiązanie i trzeba rozłożyć wszystko, tak? Czyli po tym jak zostaną rozłożone zetki, trzeba rozłożyć podłużne, poudłużne zbrojenie, wszystkie pręty już mam przygotowane tutaj, tam, wszystko już jest pocięte, wczoraj z żoną wszystko żeśmy pocięli. Sorry za wiatr, ale nie mam na to wpływu. Więc wszystkie pręty mam pocięte, trzeba je rozłożyć, po czym ułożyć 12-metrowe, które są tam odłożone. Czyli 49 prętów trzeba włożyć, z czego 20 przesuniętych w tamtą stronę, 20 w tą. Przy czym trzeba pamiętać oczywiście, że tak jak jest tutaj łączenie, tak? Czyli teraz łączony będzie ten pręt, a ten będzie cały i łączenie będzie po tamtej stronie. Chodzi o to, żeby było to naprzemienne. No i jak to będzie zrobione? No to dopiero wtedy wejść i wiązać ze sobą, tak? Czyli wiążemy wtedy ze sobą samą siatkę, tak jak na dole było, że dwa pręty ze sobą, plus dodatkowo dowiązujemy ją do zetek. No, ale dzisiejszy plan to jest schody, to jest jedno zrobione, drugie kostki, trzecie zetki. I to jest plan minimum na dzisiaj. Nie wiem nawet, która jest godzina, ale muszę trochę przystopować z robotą, w sensie, że zwolnić, bo no zarobić się można. Po prostu ja wiem, że ja to robię dla siebie i staram się zrobić to jak najdokładniej, ale no nie kosztem własnego zdrowia, bo to nie na tym polega. No i to tyle, na razie.